Rozdział 17. Życie mnisza. Jeśli chcesz z innymi żyć w zgodzie i pokoju, musisz nauczyć się przełamywać w wielu rzeczach. Niemała to rzecz mieszkać w klasztorach czy zgromadzeniu zakonnym i przestawać tam z innymi bez utyskiwania i trwać wiernie aż do śmierci. Błogosławiony człowiek, który żył tam dobrze i pomyślnie życie zakończył. Jeśli chcesz utrzymać się w cnocie i w niej czynić postępy, uważaj się za wygnańca i pielgrzyma na ziemi. Jeśli chcesz wieść życie zakonne, powinieneś stać się głupim ze względu na Chrystusa. Habit i postrzyżyny jeszcze niewiele wnoszą. Prawdziwego zakonnika czynią zmiana obyczajów i całkowite umartwienie namiętności. Kto czego innego szuka niż tylko Boga i zbawienia swojej duszy, znajdzie tylko udrękę i ból. Ten, kto nie stara się być najmniejszy i wszystkim uległy, nie utrzyma się dłużej w pokoju ducha. Przyszedłeś służyć, a nie królować. Wiedz, że zostałeś powołany do cierpienia i pracy, a nie do bezczynności i gadaniny. Tu więc ludzi się doświadcza jak złoto w piecu ognistym. Tu nikt nie może wytrwać, jeśli nie zechce z całego serca upokorzyć się ze względu na Boga.